Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a to już drugi odcinek z gry Neighbors Back from Hell, czyli sąsiedzi powracamy z piekła. No, dzisiaj zajmujemy się Charlotką, następnie pozostałe wszystkie. I taka ciekawostka, jest jeszcze przed nami 8 poziomów, a potem zaczynamy content z drugiej części gry. Jak to będzie wyglądało? Się zobaczy. Póki co właśnie idziemy na poziom Charlotka, 7 zagadków i w sumie jeszcze tak na szybko. Wiem już, co oznacza śledzenie psikusów. To jest ten... Ta siostra siedzi obok, oczywiście. No to jest właśnie sąsiad TV, więc wyłączamy. Idziemy na Charlotkę na spokojnie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, tak, odcinek Charlotka. Dobra. I tak, mamy markerę i klej. A, i tu sąsiad będzie się golił, no tak. Dobra. Mamy sraj taśmy, mamy mydło na sznurku. I co jeszcze? No, piankę do golenia i środek na porost włosów. Powiem szczerze, mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zagadków. A mamy ile rozwiązań? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden, dwa, trzy, pięć? Tylko pięć? Nie, mam 6, dobra. W takim wypadku mam tam tyle, jajko musi być na koniec. I kiedy będzie wracał, przy okazji jeszcze obraz. Chociaż nie, był w takim wypadku. Zanim dojdzie, to już się wszystko wyłączy. Nie, obraz musi być w tym samym momencie, tylko... Nie wiem, może mydło tam dorzucić, czy coś? Powiem szczerze, nie wiem. Skoro chodzi tak... Tak, no to... Na pewno stroj taśma i wszystkie inne tego typu rzeczy muszą być tu. Tylko mydło. Spróbuję może właśnie nie dać tam. I ogólnie zacznę od pianki do golenia. Na końcu tutaj mydło, jajko i tyle. I w czasie, kiedy po prostu dostanie piankę do golenia, potem będziemy pomału wracać wszystko tutaj robić i powinno się udać. Więc po prostu będziemy tak jakby, najprościej to mówiąc, iść cieniem sąsiada. No tak, niam, 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 szybciej idź, Woody. Wow, muszę wam przyznać, że dalej jest dla mnie imponujący, więc w końcu grać w pełnym ekranie na normalnej rozdzielczości w sąsiadów. I dobra. Sąsiad poszedł się golić. W ogóle, więc możemy iść teraz tak na spokojnie. Dobra. Odkładaj, co tam masz odłożyć. Idź. Spróbuj pysznej szarlotki. A ja oczywiście w tym czasie przygotuję wszystko, co się da przygotować w tym miejscu i może my to dostaniemy te 100%. Chociaż nie będę ukrywał. Nie wiem, jak to działa z zdobywaniem procentów. Bo jest to jakoś inaczej, to jestem pewien co do tego. Dobra. Sraj taśma. Papier klozetowy. Klej. No i te pozostałe trzy to już na spokojnie. Halo Woody, halo. Zaciąłem kontrolę nad Woody przez chwilę, na szczęście. Jak widzicie, odzyskałem ją. I ludzie się śmieją z tego, że sąsiad zaraz będzie. A nie, obraz musi zobaczyć w takim razie. A. Dobra, czy pianka nie jest dobrym rozwiązaniem, żeby zacząć, bo nie będzie wściekły z tego wszystkiego. Dobra, mniejsza z tym zresztą. Mniejsza z tym po prostu. W sumie to i tak nie ma żadnych procentów na tych poziomach, więc może to chodzi tylko o to teraz, żeby zdobyć jak najlepszy wynik czy coś. Jeśli tak, to powiem szczerze, nie będę się aż tak stresował tym wszystkim. Aha, żeby zatrąbiły dwa razy pod rząd. Tak. Prawdopodobnie tak. Jeśli właśnie mówiłem, że obraz trzeba tutaj będzie postawić na koniec mydło i zepsułem tak cichą kolejność. Aj, brawo ja. Ale dobra, spokojnie, jakoś sobie może poradzę. Więc będzie dobra, patrz na obraza, wkurzaj się. Trąbi jeszcze raz gwizdku.
Chociaż czy gwizda może trąbi? No, gwizda jak gwizda bardziej niż trąbi, ale... No chyba wszyscy, którzy już śledzą mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, że wszystko dziwnie określam, więc... Standardzik po prostu. Rozumiecie? Dobra, sąsiad wchodzi na górę, to możemy wyjść. I dobra. Myślę, że widzę, że to wszystko właśnie teraz już w dużej bliższej płynności. A nie wiem, niektóre rzeczy, moim zdaniem, można byłoby trochę też tak nie przyspieszać albo spowolnić tą animacją. Patrzę tylko tutaj właśnie ten Woody. Za szybko teraz oddycha i w ogóle. Chociaż nie ukrywam, pozostała kwestia nie jest jeszcze zbyt dobra. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedem mam pięć wkurzeń sąsiada, więc chyba się udało i... Dobra, musimy posprzątać i udało się. No jest jakaś statuetka złotego sąsiada, więc prawdopodobnie nam się udało, dobra. Teraz strzał w okienku, na końcu czas na kąpiel. Może się uda, zobaczymy. W ogóle się szybko się wczytuję, muszę przyznać. A, strzał w okienku, dobra. Pamiętam. Pamiętam dokładnie, jak to zrobić nawet. Że ja bym nie był nie na prawdziwie 100% czy coś, ale wiem dokładnie, co to jest wszystko i... To całkowicie dobra. Tutaj nawet wiem, jak tę minigierkę szybko wygrać, bo pamiętam, jaki to jest przedmiot. A wiesz, nie ukrywam, ta minigierka jest dziwna. Nie wiem, kto wpadł na taki niedorzeczny po części pomysł. I dobra. W sumie nie wiem, od czego zacząć. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że klozet tutaj był strefą bezpieczną. I się nie mylę, więc mydełko mogę tu od razu postawić, ewentualnie tam na kałuży w kuchni. Aha, nie sądzę, żeby sąsiad tędy szedł. Aha. Czyli teraz mydło jest wprost powiedziane, musi iść do góry. Dobra, to na spokojnie, ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu mamy jedną. Drugą to będzie telefon. Trzecia. Czwarta. Piąta i dobra, się pogubiłem. Ale tak czy siak, sąsiad się tym zajmuje, żeby ich, żeby znowu to wykopać, więc będzie wrzeszczą na nich. A, czyli teraz to trzeba z numerem użyć. Tak to przynajmniej utrudnili. Okej. Dobra, przynajmniej tyle plusów. Za to jedno, jedyne chyba utrudnienie, jakie dodali do tej gry. Dobra. Teraz, jak już to się zrobi, to będziemy iść śladem sąsiada. I zaczynamy szykować wszystkie, podkreślam, wszystkie możliwe pułapki na niego. Nie powinno to być jakieś szczególnie trudne. No ale dobra. Będziemy się trochę postarać się, żeby ze wszystkim wyrobić. Dobra, zacznijmy od tego. To jest mydło. Okej. Została mamuśka, ser. Kula do kręgli. To akurat zdążymy, jak on będzie właśnie zajmował kulą do kręgli. Prawdopodobnie. Nie, no mogliśmy wcześniej, ale dobra, teraz już za późno. Dobra, teraz zagra oczywiście stary utwór, bo jakimś magicznym trafem dało mu się naprawić te wszystkie, no. Jak się nazywa? Dobra, idealnie na styk. Dobra. Brawo, ja po prostu. Dobra. Z trzech zagadek dopiero pierwszy wybuch. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale... W ogóle nie wiem, czy mam markera wystać mi dalej. Oj, dobra. Mniejsza o to. Cztery zagadki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, udało się wszystko. Tylko wyjdzie, to my idziemy dzwonić na jego telefon. Powiem wam szczerze, naprawdę
Fajnie, że chociaż takie sobie zrobili zmiany. Tak? Już wierzę, już gra pokazuje, że się wkurzy, zanim się jeszcze wkurzy. Dobra, szybciej. 3 na 5. Nie wiem, czy to dobry wynik, czy zły. Nawet nie mnie to oceniać. Mówię, nie wiem, kto gra, tylko nas kalkuluje. Ale powiem tyle, ja wychodzę z założenia, że jeśli mam złotego sąsiada, to znaczy, że udało mi się zrobić dobrze. Jak nie mam złotego sąsiada, to nie zrobiłem dobrze. I tyle w temacie. I znowu strzela, zanim miał okazję się wkurzyć, zanim w ogóle cokolwiek chce. I się wkurzę teraz dodatkowo jeszcze na to, że nie ma swojej taśmy. No i dziękuję bardzo, zwyciężyliśmy. I po prostu nie wiem, co więcej mam powiedzieć. I ktoś mówi, że to wszystko jest łatwiejsze. O, a ciebie mam za odblokowanie drugiego sezonu już. Ale nie, ja chcę zrobić wszystkie. Ale ja właśnie powiem, że nie czuję różnicy w trudności, łatwości. No i w sumie ostatnie 9, czyli czas na kąpiel. O Jezu, to pamiętam, było najtrudniejszy chyba ze wszystkich poziom pierwszego sezonu. I swego patrzcie, drugi sezon, tutaj widzicie już wszyscy na pokład, czyli zaczyna się druga część gry. Co prawda nie byłoby to problemem i w sumie chyba gdybym to przeszedł, to mogę już iść pomijając to i zaczynać to wszystko. Ale dobra, zachowaliśmy chociaż odrobinę chronologii, więc czas na kąpiel, tak. O, każde śmieci jest w innym miejscu. Nie, naprawdę, takie niewielkie zmiany są, ale da się je zauważyć. Fajne. Moim zdaniem to wszystko. Dobra, tak czy siak, żeby nie było, zbieramy co się da zbierać. No patrzcie, nie ma apteczki w ogóle. A, teraz to się otwiera zamiast apteczki. Dobra. A co tu mam? Płynne po prostu włosów znowu, dobra, to pamiętam co się z tym robiło akurat. Telewizor też zmieniony, jest jakaś biblioteczka. Dobra, wiecie co, to jest naprawdę niewielkie, malutkie zmiany, takie jak typu to, że ten album wystaje właśnie z biblioteczki czy coś. Ale no, ja powiem, że nie jestem w stanie nie docenić takich szczególików, no po prostu... Niby tylko remake, robią trochę po części skok na kasę i w ogóle, ale z drugiej strony ja tutaj naprawdę widzę, że postarali się z tym, żeby to wyglądało lepiej w ogóle. Pod wieloma względami. Dobra, tak szek, napełnia wodę. To w czasie, kiedy to robi... Okej... Dobra, to my się zajmujemy napełnieniem tego. I zagadek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Co zresztą sam widziałem, mam raz, dwa, trzy... Dobra. Przedkleiłem coś jest? Tak, czarna pasta, dobra. Pasta, klej. Zobacz, mam pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć zagadek. Wszystko się uda. Dobra. Żeby nie było, idziemy jego śladem na momencie, w którym on będzie napuszczał wodę standardowo. I wszystko po kolei, jak lezie, po prostu będziemy za nim kłaść, że tak nazwę. W sensie, jak napuści wodę i już zeżre cukierki, to zaczynamy szykować. Przy czym cukierki zostawiam na przebieg, jak on będzie chciał już napuszczać. Bo jeśli się nie mylę, one po prostu psują tutaj kolejność. Dobra. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Standardowo. Nic wielkiego. Aha. To prawda, do odcinka mógłbym to wyciąć. Ale nie czuję, żeby to było konieczne, więc... Po prostu tak. Są tam jakieś zdjęcia, które tym razem można naprawdę zobaczyć. Aha, zdjęcie mamuszki, jakieś... Zdjęcie... kobiety, powiedzmy. Nic więcej nie mówiąc, ciekawa sprawa w ogóle, że w końcu da się zobaczyć cokolwiek w tym albumie, ale dobra. Standardowo trzeba jeszcze iść jego śladem. On oczywiście coś tam pomiesza, a więc chyba... Budynk, czy pudding, jak to zwał. Dobra, napuszcza wodę. Więc jesteśmy już na dobrej trasie do idealnych kawałów. Tam już teraz wiecie wszystko zrobić, że napuści wodę i w trasie na kąpiel będzie co po prostu... A, chyba właśnie tak powinienem też zrobić. Tak, 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 tak powinienem właśnie zrobić. Co za lama ze mnie. Woody, rusz się.
Dobra, butelka makada jest tutaj, chociaż tam stoi butelka fizycznie. Dobra, nie wiem czy dam radę, czy zdążę. Czegoś nie pominęłem, ale próbujemy. Dobra, szybko płyn na porost włosów. No płyn na porost włosów, a nie stoisz, Woody. Czarna pasta, tak. Mydełko. Fa. Dobra, coś tam się stało. I dobra. Chyba zminimalizuję konieczność powtarzania poziomów. I tak, wiem, że powinienem w sumie pewnie zostawić to śledzenie kawałków, bo to nie chodzi o to, żebym ja chodził i żebyście widzieli tylko jak ja roznoszę wszystko. Ale też po to, żeby się wkurzał, jak się sąsiad wkurza, więc... Może ukończyłem wszystko prawdopodobnie, co... Właśnie w tym momencie ustawienia... A, nie... A, dobra, mogę włączyć śledzenie psikusów, dobra. I tak, jeśli nie zauważyliście tego jeszcze, to trochę przyciszyłem muzykę jednak. I nie wiem, czemu dostałem kolejne tutaj. Właśnie coś zepsułem, mam trzy... wkurzenia na trzy psikusy. To jest niemożliwe, więc zepsułem grę, generując wynik lepszy niż jest dozwolony tutaj. Dobra, w takim wypadku mogę powiedzieć, mamy stówkę, nieważne co się stanie, albo co się nie stanie. I teraz ciekawe, czy będę siedział u sąsiada ciągle, czy tylko przy psikusach? Nie, tylko przy psikusach, dobra. No w sumie to jest tak wielkie, więc nie mam tak de facto, no jak mówiłem, ogarnąłem, czemu ogarnąłem wszystko co się da, co się nie da też, więc no. Po prostu brawo ja. Tak, teraz kąpiel sąsiada. Widać, że niektóre rzeczy są ulepszone, ale niektóre, wydaje mi się, że dalej nie są najlepiej zrobione. A co się dziwić, starali się zostać jak najbardziej wierni oryginałowi. Dobra. Mniejsza z tym, sąsiad na szczęście już jest czysty, teraz będzie oglądać albumek ze zdjęciami mamuśki. I nie tylko, jak się okazało. Ale spokojnie. Nie jest to wielki problem ani nic. Po prostu wybiłem parę stron niestosownych. Jakoś był niegrzeczny. Okej, na wszystkich stronach jest to samo, ciekawa sprawa. Ale mniejsza z tym, teraz jeszcze tylko poczęstuj się cukierkami, takie specjalne. Nowy smak, takiej smaku pian do kąpieli się zostawiliśmy. Aha. I on musi biec jeszcze się, no, wypróżnić żołądkowo, zanim będzie koniec. Dobra. Dobra. Tak czy siak, coś mi strzeliło w krzyżu standardowo. Poziom zaliczony. I powiem jeszcze, że nawet nie wiem czy jest 100% czy nie. I pierwszy strike, czyli achievement za bodajże ukończenie wszystkiego w sezonie pierwszym. I mam wszędzie złotego sąsiada, więc załóżmy, że się udało. Tak więc ostatnią rzeczą, którą dzisiaj robimy, będzie sztuka dla mamuśki. Co oznacza, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w następnym epizodzie, proszę, wszyscy na pokład. Ale dobra, może nie będę przesadzał z tym wszystkim. Poziom znacie, co zrobić trzeba. Każdy wie. Nie. Cicho, siostra. Powinno się udać, zobaczymy jak, co, gdzie, kiedy. Jak już mówimy. I tak, jeśli zimy, sąsiad nie zagląda na to piętro. I są drogą właśnie górne piętro, już coś pokazało. Będzie zaraz robił pole do zdjęcia. A nie, na razie tylko napełnia. Dobra. Mamy klucz. Chyba mi się rozkręcało coś. Pineski do krzesełka. Jeśli się nie mylę się. Odplamiacz, tak? Odplamiacz będzie po to, żeby zepsuć mu obraz. Dobra. Co jest? Co się stało? Ej, zmienili mechanizm szukania wszystkiego przez sąsiada? Patrz, no, chyba zmienili naprawdę mechanizm tego, co jak sąsiad sprawdza. Wow. No nie widziałaś, siostra, sąsiad teraz całkowicie inaczej sprawdza. Idzie wrzeszczy na papugę, jak ona zawoła. Dobra, wiecie co? Oni jednak dużo więcej zmienili w tym, niż mi się wydawało i to... W moim odczuciu powiem wam szczerze, na plus. Gra może jest łatwiejsza, może trudniejsza, nie wiem. Naprawdę, i nie chcę tego oceniać pod tym kątem. Ale mówię szczerze, no mi się podobają te zmiany jak nawet w ten moment. Dobra, poza tą dziwną minigierką do pasuj 3. Ale dobra.
W ogóle ciekawe, czy ten obraz będzie się poszerzał. Tak, tak, piękny sąsiad. I w ogóle mam butelkę magnezu w czasie, kiedy daję z tej butelkę magnezu. Pamiętam, że już na tu po prostu garstkę tego braliśmy. Mam sobie wielką garść w sumie, tak bardziej, ale dobra. A właśnie, spędziłem jeszcze coś w koszu na śmieci, ale to nie powinno być problemem. Tak. Gołąb uwolniony. Sąsiad teraz komuś tu przyjść. Ja wszystko oczywiście mu zepsuję, będzie dobrze. Wygramy to. Bo nie ukrywam, to jest jeden z łatwiejszych poziomów. Bądź to będzie krótszy. Chociaż nawet się nie wiem, w oryginale to był pierwszy, w którym powinniśmy zapoznać się z zwierzakami już w pełnej grze, a nie w tym. Co jest? A. Tak, wkurzył się po prostu. I się wkurzył jeszcze na obraz. Okej. Muszę o tym... Muszę pamiętać o tym wszystkim. Jako, że no... Że będzie po prostu się wkurzył w ten sposób, żebym nie dziwił się, że coś jest nie tak, okej? Skórka od banana, samo się dopasowało. Przy okazji, ktoś tam ze znajomków gra właśnie sobie w Among Us. Pozdrawiamy bardzo. Pani Ksynożelu. W sumie chyba, jak ktoś powinien go nawet znać. Dobra. Nie wkurzaj się, sąsiad. Woody. Zostaw banana, szybko. Dobra, na szczęście on się potknie, co da nam chwilę, żebyśmy mogli zepsuć jeszcze tutaj. Dobra, szybciej potykaj się, a my znikamy na partera. I tym samym mamy 100% tak po prostu na wstyknięcie palcem. Bardzo easy, bardzo fajnie. Nic zadać, nic ująć. Okej, dobra. Więc teraz sąsiedzie. Trzy. A, tak, bo już tam. No tak, zapomniałem, że jeszcze ten posąg mamuśki musi zepsuć. No cóż. Powiem szczerze, mówiąc delikatnym spoilerem, nie mogę zaczekać momentu, kiedy osobiście poznamy mamuśkę. Naprawdę, i trochę zepsuło się ten moment. Bo tutaj dostał wiele razy, tutaj tak jakby zapętlili podstawową animację tworzenia tego, ale dobra. Chociaż, czy będziemy mieli okazję poznać mamuśkę? Powiem wam szczerze, nie wiem. Jak mówię, nie wiem, co zostało z tej gry, co nie zostało z tej gry, więc się zobaczy. Ale mogę powiedzieć szczerze, w oryginale dwójki poznawaliśmy mamuśkę. No, ale nie się z tym, dobra. Kolejne gwizdanie. Niestety nie znalazłem sposób na to, żeby go wyłączyć. I się udało się. I w sumie wiem, że mógłbym jeszcze więcej robić, ale... O, kolejna osoba zaczyna grać w Among Us. Chociaż wiecie co, chyba nie powinienem pokazywać, jakie pseudonimy kto jak gdzie ma, więc pozwólcie, że chwilowo ze względu na to, że muszę grać w online i w ogóle to chciałem, a przechwytywanie rzeczy typu Steam Overlay, wybaczcie przez chwilę czarny ekran, ale musiałem po prostu to wyłączyć, nie chcę, wiecie, to zdradzić personelów osób, które mogą sobie tego nie życzyć. I w sumie, jak już do tego doszło, że w sumie to wyłączyłem, to równie dobrze mogę zrobić jeszcze jeden poziom, więc dobra, słoneczny poranek dawam, biegam, daję. W sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, wszystko, ale okej. Zagadków mamy... 6? Tak. A, dobra, to jest to, że on będzie kawę pił. Raz. Najlepiej chcę umyć zęby. W czasie, kiedy on chce umyć zęby, to my idziemy tu. Zbieramy śmieci. I znowu będzie mała migierka, zgadnij, co my tu mamy. I tu akurat był banan, to jest oczywiste. Jak umyję zęby, to będziemy mogli spokojnie wziąć to. Tutaj pozbierać, co jest do pozbierania. Chociaż nie. Co, może podskradajmy się po prostu do góry, bo tak czy jak jest apteczka zamknięta, musimy zrobić kluczyk. O, patrzcie, przy okazji worek ziemi został przeniesiony w inne miejsce. Nie, ja powiem szczerze, że zauważyłem pewne takie malutkie elemenciki i raczej nie przestanę ich zauważać po prostu, czy tego chcę, czy nie. I wbrew temu, co będzie może mówiła opinia ludzka, większość i w ogóle, ja tą grę będę chwalił, bo moim zdaniem jest naprawdę dobrze wykonana, fajna. Nawet jak na odświeżone, gdzie tak nazywa, odgrzewane kotlety. No i najprościej w świecie właśnie nie mam do czego się przyczepić. Poza wybierz trzy. Bo to porządnie zrobione, przynajmniej na obecny moment.
No chyba, że wycinanie tego wszystkiego się okaże, powiedzmy, problematyczne. Okej, dobra, idzie z konewką. Więc w tym momencie możemy spokojnie kuchnią się zająć. Jak będziesz składać konewkę, to będziemy stąd i zaczniemy szukać jakieś pułapki. Nie wiem, w jakiej formie z tej strony, chociaż tutaj chyba kolejność nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Ale do tego mówię, tak mnie się wydaje się. Ile jest w tym prawdy? Kto tam wie? Oczywiście poza twórcami. Dobra. Ja osoba mam poprzeć. Cicho, siostra, proszę cię. A dobra, tu już chyba wziąłem. Wziąłem, nie pamiętam, jak się mówi. Wziąłem. Mniejsza strona. Wiem tylko, że mówi się włączam, a nie włączam. Nie, włączam. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Sąsiad idzie zrobić sobie kawę. Tak, nagrywam. Co się wytnie? Nie wytnie się, mi się nie chce. Dobra. W sumie pewnie trochę zepsułem, ale dobra. Nie będę może aż tak właśnie mówiłem. Starał się o idealne 100%. Tak byłoby wiedział po prostu, jak zdobyć złotego sąsiada. I dobra. Ostatnie rzeczy, które zostały, są u góry. Przy czym banana zostawię tutaj teraz, że po prostu jak będzie szedł z konewką. Ale co za lama, że on teraz się potknie o banana i stracę tylko ten, jakąkolwiek okazję do łańcucha. Trudno, nie będzie do tego sąsiada, to najprostsze i w świecie. I będę musiał powtarzać gdzieś tę stówkę. I nie. W ogóle jakiś ten, tak jakby się dusił trochę ten dzwonek czy coś, ale dobra. Uspokaja się trochę Rottweiler. Nie ma co po prostu histeryzować. I nie mam środka chwastobójczego, dobra, wszystko na spokojnie dołożę, jak odniesie konewkę. I miejmy nadzieję, że dostanę statuetkę złotego sąsiada. Wiem, że o tym ciągle mówię, ale to jest chyba właśnie znaczenie 100%. Wiem, że na pewno takie było w dwójce. Ale dobra, się zobaczy później co i jak. W sumie jak to powtarzam po raz nie wiem który. A teraz idź zrobić sobie kawę, ja w tym czasie zostawię ci tutaj takie piękne prezenciki. Na przykład płyn chwastobójczy do konewki z wodą na twojego kwiatka. Pineski na leżak i takie inne elemenciki. Dobra. No tak, akurat wiem co się stanie, napije się ziemi, będzie chciał umyć zęby. I w ogóle... No. Dobra, biegnie sąsiad. Tak, myje zęby. I znowu był prawie gotowy do wybuchu, ale nie wybuchnął jednak. I miał czarne zęby, a przez chwilę było widać, że po prostu tych zębów nie miał. Tak jakby. A, to jeszcze wraca robić kawę znowu. Ja go nie kojarzyłem, dobra. Co to jest? Aha! Można grać na skupieniu albo na rozproszeniu. Siostry, patrzcie, można grać w takim na całą dom naraz. Dlaczego jest takie fajne? Wiesz co? Pomyślę, że na przyszłość chyba będę grał w takim trybie. Nie wiem, czemu po prostu tak już czuję, że to będzie ciekawsze niż takie skupienie mieć na tym wszystkim. Zawsze będę wiedział, gdzie jest sąsiad, nie będę musiał się przejmować niczym. Tak, to będzie ciekawsze doświadczenie. Dobra. Szkoda, że teraz dopiero co zwróciłem uwagę, ale dobra, co to? Aaa, ci będą w dowolnym momencie włączyć kamerę na sąsiada. Fajne. Też. Dobra. Nie, dobra. Dobra. Nie muszę nic mówić, taka funkcja nie wiem, czy była w oryginale. Naprawdę mi się tutaj podoba się. Jeden tylko wybuch i więcej ich nie będzie, niestety. Przez najprostszy w świecie mój idiotyzm. Ale mam nadzieję, że nie przeszkadza to w niczym. Jeśli chodzi o sam sobie zdobycie złotego sąsiada.
I tak wiem, że się powtarzam, że jestem nudny i w ogóle nie powinienem tego już ogrywać, bo w końcu to już grałem raz. Albo przynajmniej powinienem zobaczyć, jak to zrobiłem tam wtedy. No ale powiedzmy, gram tak na ćwierć ślepo. To jak można nazwać ćwierć ślepo, bo długo pamiętam, bo to w sumie skończyłem dopiero niedawno, co? A z drugiej strony, no... Dobra, nieważne. Bo już tam się tylko zapamiętałem i... To by wystarczyło do 100%? Nie chcę mi się wierzyć, ale dobra. Mamy złotego sąsiada, mamy wszystko. Więc mnie to wystarczy. Teraz już mogę wam powiedzieć szczerze. Nie wiem, o co tu chodzi do końca, że 29 to jest próg końcowy, a tutaj 33. Mam łącznie już więcej, a dalej nie mogę, nie wiem, czy to oznacza, że muszę po prostu rozegrać ten poziom. Bo jak go nie rozegram, to nie mogę przejść dalej. Ale no, jak mówiłem, mnie to teraz nie interesuje. W następnym odcinku po prostu na spokojnie przejdziemy wszystko, co zostało z pierwszej części. I powiem szczerze, jak na razie widzę, że wcieli ostatni poziom, Noc Myśliwego, który... Pamiętam, że przysporzył mi najwięcej kłopotów ze wszystkich poziomów, które miałem w jedynce, więc... Jakoś szczególnie mnie to... Powiedzmy, nie rusza. A nie wszystko. Jeszcze poziom z opieką nad nad świniokiem wycięli chyba. Dobrze kojarzę siostrę? A nie, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze wielkie pranie. To wycięli jednak dosyć dużo, ale dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, czemu nie mam muzyczki w tym miejscu. Tak więc wracam do menu, gdzie śpi postać, którą poznacie kiedyś. No, na obecny moment ja już wam dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w następnym epizodzie, no i trzymajcie się. Hej, hej.